Jestem Faro, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Klaudia, JJ-ka, Rogalik oraz Jayko. I dzisiaj będą poszukiwali diamencików. Do dzisiejszej zabawy przygotowałem 4 boksy różnego koloru, przypisane do każdego uczestnika. I w każdym z tych boksów jest ukryte po 5 diamentów różnych kolorów. Za każdy wykopany diament płacę 100 zł. Czyli 5 stóp on the line, ale tylko jedna osoba, która jako pierwsza wykopie 5 diamentów, zgarnia nagrodę. Białe diamenty oraz zielone ulepszają nasze narzędzia do wykopywania, a czerwony i fioletowy diament utrudnia rozgrywkę innym. Tak wygląda, moi kochani, nasz arsenał. Mamy widły, motykę, szpadle, saperki oraz bardzo malutkie rzeczy. Do czego one służą, za chwileczkę się dowiecie. Z pewnością ta łopata jest do kopania, ale o tym zadecyduje koło fortuny. Swoje wykopaliska zaczynają od dużych łyżeczek, proszę bardzo. Dużych, by the way. Nie ma to sensu. Łyżeczki stołowe, a wy, moi kochani, zostawcie łapeczki w górę dla nich, bo dzisiaj się nawachlują troszeczkę tymi łyżeczkami. No, jest trochę kilogramów piachu do przesypania. Jest tutaj prawie 900 kilo, więc zostawcie pod tym filmem. I dałeś nam łyżki. 900 tysięcy! Tak jest! O, pięknie! I Farel wtedy będzie kopał. I wtedy ja będę kopał obsydian kilofem, więc zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie nasze Instagramy, wszystkie linki macie w opisie, a teraz zaczynamy. Dobra, tak więc łyżki w dłoń i nie Co? Możecie wysypywać piasku poza boks, tylko do osoby dobra, z boku. Dobra, lecimy! Szybko! Szybko! Do Justyny! Wszyscy do Justyny! Dawaj, do Justyny! Jak ci idzie? Tragicznie na razie, ale próbuję kopać po prostu przy rogach, bo wydaje mi się, że jak ty chowałeś, to gdzieś tam. Ale mogę się rzeczywiście mylić. Ogarnij się. Klaudia, miel, ostro. Jak idzie JJ-ka? Nie, no bez nadziei, zanim ja się dokopię do samego dna. Nie, to na pewno jest na samym dole, to nie może być gdzieś po środku. Jest tragedia, widzowie. Jest tragedia? No. Ale już dół wykopał. No próbuję właśnie tak. Oj, moja droga, teraz to aż tak przerąbane! Ja przez przypadek! Przestań, bo przegramy! Mam! Ja co mam? Mam! Żartowałem! Jaka taktyka JJ-ka? Wykopanie w Minecraft! No na razie chcę wykopać jedną stronę i zobaczyć, czy tutaj cokolwiek jest, a później będę odkopywać drugą, no bo nie wiem, jak ja mam to zrobić inaczej. Mi też to opada. O, Klaudia, nowa technika, wchodzi do boksa. Nie mam, to to kamień! Rogalik troluje. Serio myślę, że mam teraz, nie? Nie wiem, ja nie wiem, stary, co mam robić, że z dół wykopany taki nic nie ma. Kurde, no nie. Justynka, ja wszystko widzę. Dobra, dobra. Opada z sił, Rogal? Tak, ale wiesz co, nie wiem, jaki jest cel kopania tą łyżką, i tak nikt nie znajdzie. No, to prawda. Dobra, mam już dno, ale czy jest diament gdzieś? Pamiętajcie, że jak przerzucacie ziemię do swojego albo sprzymierzeńca, albo przeciwnika, możecie mu utrudnić, albo... Zielony diament! Zabrał ci! Nie zabrałem, no co ty? Nie zdążyłem. Dobra, nie mam czasu, to ja w ogóle się chwalę. Klaudia, możesz ten diament wymienić na zakręcenie dobrym kołem fortuny, które... Dla mnie jest korzyścią? Ale i wtedy wypadnie ci tylko dobry przedmiot do kopania, większy od łyżeczki. Ale niestety wtedy tracisz 100 zł. Wymieniam. Klaudia zdobyła jako pierwsza diamencik, więc rysujemy jej diamencik. To wcale nie było proste. Kurczę, prawie wyszedł, nie? Piękny! O! I był też zielony. I kręcimy dobrym kołem fortuny, możesz sama nacisnąć. I wypada ci... Co? Nie... Wiadro! Wiadro! To jest jakiś kurde żart to jest. Dobre koło fortuny, by the way, nie? Akurat, no, trafiłaś na wiadro. No zobacz, jakbyś teraz piasek nagarniała. Spójrz na to z drugiej strony. Zawsze że możesz kogoś zakopać. Zawsze mogłaś wylosować grabie. Jak idzie Klaudia wiaderkiem? Dobra, ten. Ej! Klaudia! Możesz jej diament przysypać. No, to jest bardzo bliski. Ale Klara, rudemu wiaderko? Stop! Co stop? Co? Mam! Pokaż. Użyłam karty pułapki. No ej, no liczy się diament! Dawaj tutaj do boksa, nie gadaj. JJ-ka, jaki masz dołek? No, mały. Spory? No! Klaudia! Klaudia teraz zarządziła nowe porządki. Skończyło się. Do środka mu zasyp ten dół. Chyba moja łyżeczka jednak nie pomaga. Ja dostanę traumy. Nie będę chciała żadnej biżuterii z diamentami nigdy już. Najlepiej moim zdaniem idzie Klaudii z tym wiadrem. Zobaczcie, jakie ona oro robi. A marudziła, że sobie wiadro. Łyżką sobie wymy... No Klaudia! Dobra, idzie wam dosyć słabo, więc możecie rękoma.
Nic nie zmienia? Nie. JJ-ka zmienia czy nie zmienia? Zmienia. Ja już uważam, że zmienia. Zmienia. Klaudia, czy ty widzisz, co ona robi? Widzę. Częstniczek, chodź tutaj im pomóż. Potrzebują kilku łapek. Mamy diament! Nie, no. Rogal! Gdzie był? Dobra, tutaj, w tym rogu. Co robisz? Mogę zakręcić? JJ znalazła diament jako druga. Rysujemy jej diamencik. O kurde. No, jest diamencik i teraz kręcimy kołem. Jak myślicie, co wypadnie? I wypada ci... Łopatka? Łopatka, o? Czyli to, ale tak jest. Możesz wziąć taką łopatkę z miarką i lecisz. Jak teraz idzie? No, powiem, że lepiej. Lepiej? Klaudia zrezygnowała z wiaderka? Zrezygnowałam, bo jest bardzo ciężko już pod tutaj, jak tak chciałam. Nieważne, nie zajmuj mi czasu. Jacob, co to za forteca? Stary, no tego tu nie ma, naprawdę. To jest jakiś prank na mnie i na rogalu chyba. Jak tam rogalik? Dymy są. Joystick, Jacob. Tak? Masz gdzieś łyżkę na wierzchu? Moja spadła. Moja też gdzieś jest. Wow! Bam! Jaki fan! Co jest? Wiesz, że możesz też zakręcić kołem i go spieniężyć? Na razie zatrzymuję. Okej. Okay. No panie, panie, co to taki duży dół? Co pan będzie z tym robił? Dołem. Studnie pan kopie? I nie ma pan żadnego diamentu. No. No jedną. Mam czerwone. Czerwone? O kurde. Co ty gadasz? Pokaż. Jest. Czerwony zasad. Służy. Majne. Jacob prawie wpadł do boksa! A to już tu lecę normalnie, stary. To co? Jacobowi dorysowywujemy diamencik. Zostawcie łapkę za ten diament. I kręcimy dobrym kołem fortuny. Oddaję. Dziękuję. No naciśnij sobie, mój drogi przyjaciel. Naciskam. Dobra, proszę, na duża. Szpadel, biorę! Szpadel! Wow! Bez motyki, panie! Spokojnie, spokojnie, lecimy ze szpadlem. O no tak! Nieźle. Ja mogę zrezygnować z łopatki i kopać rękami? Jakaś fajna taktyka, Jacob, widzę. Ja tu pani z wiaderkiem była wcześniej. Bardzo uprzejma. Pamiętajcie, że w życiu wszystko się może nagle tutaj odwrócić. Tak też może być. Tak tylko byśmy tracili czas. Jak się, Klaudia, czujesz? Tragedia z wami. Miałam was za przyjaciół. No. Just a, ty tam kopa, nie. Świrujesz. Kurde. Dobra, wystarczy. Koniec tego. Klaudia, jak czujesz się jako lider? Na razie masz najwięcej diamencików. Nie chcesz komuś utrudnić życia tym czerwonym diamentem? Nie. A da się bardziej utrudnić komuś życie? Da się. Ja! Masz? Masz? Nie! Spadła mi ściana po prostu! No mi też! Kuźwa! Co ty wymyśliłeś? Właśnie, plus dwa. To ile tych tysięcy łapek miało być na kolejny odcinek? Nie wbijajcie łapek. Ile? Nie wbijajcie. Prawda, nie rób tego. Czemu to jest kamień? Ale jest to nie! Jest! Jest fioletowy diamencik. Pokaż tutaj do kamerki. Co z nim mogę zrobić? Zakręcić złym kołem fortuny. Złym kołem? Żeby im dać? Tak. Dobra. Utrudnić życie. Ja chcę to oddać, no. Okej. Okay. JJ-ka deponuje fioletowy diamencik. Dorysowywujemy jej diamencik. I teraz jeszcze zakręci... Jeszcze Klaudii dorysuj, bo ona też ma diamenta. I Klaudii, przepraszam, racja. Coraz lepiej wchodzą mi te diamenty. Dobra, najpierw kręcę złym kołem fortuny i co wypadnie? Uwaga. Co? Widelec! Widelec wypadł! A teraz może zakręcić... Wypadnie Jacob. Justyna, nie. Komu wręczam widelec? Tylko nie wszyscy, tylko nie wszyscy. Klaudia! Klaudia! Jezu! Karma zawsze wracała, moja droga. Dzięki, no pozdro. Klaudia, jak tam? Dobrze, nie ma co się poddawać. Mogłam trafić na te mniejsze rzeczy. Jest dobrze, jest dobrze. Mam! Mam? Oka. Mam! Co ty gadasz? Zwykły, biały, drugi! Let's go! Wiecie, co mogę sobie zrobić z tym widelcem? Pokaż, jak idzie. Schabowego zjeść. Pokaż, jak idzie. Kuba! No co, nie poddawaj się, oddaj mu ten piasek tym widelcem. Nie ma co. Nie, no jesteś najgorszym. Wszystkim jesteś najgorszym. Najgorszym człowiekiem jesteś. O, mam kolejny. Dobry. Co? Zajebiście czerwony, chowamy do kiermanki, lecimy nie, no, dalej. Rudy cheatuje, widzowie. Dobra, chciałabym wykorzystać mój czerwony, stop. Jacobik znalazł
dwa diamenciki, więc dorysowujemy. Dzięki temu, stary, wychodzisz na prowadzenie. Proszę, że tak. Dobra, mamy to. Tylko teraz, że karma nie wróciła za to, co Klaudii robiłem. Błagam. Pierw kręcisz złym kołem. Klikaj. Strzeż się! Co będę miał? Co będę miał? Czekam. Uwaga. I... co mam? Mini wiadro! Ktoś będzie miał mini wiadro, Klaudia, kręcisz. Nie ja, nie ja, nie ja, nie ja! Dobrze, moi drodzy, ja wykazuję się niesamowitą inteligencją i robię coś takiego. Biorę oczywiście to wiaderko i płacę to do depozytu i losuję sobie dobrym kołem fortuny na wiaderko. Proszę. I... saperka! Dobra. Saperka, dobra. Biorę i lecę dalej. Jak idzie saperką? A, saperko. Saperko idzie bardzo dobrze, na razie przynajmniej. Wydaje się być jedną z lepszych rzeczy, bo to coś takie średniawe już było. Najmniej w boksie ma chyba piachu Jacob. No tak, ale to kosztem koleżanki. A najwięcej piachu w boksie ma chyba... kto? Jacob tu ma ostatni, łyżkę kolejną. Ostatni zawsze będą pierwszymi. Pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie. Zawsze walczcie o swoje. Siła w nas! Dzień dobry. Dzień dobry. Tam diamentowe widły czekają na pana. Mi się wydaje, że mi się należą te widły już. Joystick, ja cię nauczę, patrz, o tak. No dawaj. Dobra, Klaudia, odpuszczam ci już. Joystick. Pomożesz Klaudii joystick czy nie? No dawaj joystick, fajnie jest kopać w piasku. Zobacz jak fajnie. Zobacz, zobacz na ciotkę. Joystick, w tobie jest nadzieja, ma. Nie no, joystick ewidentnie tutaj nie podoba mu się chyba to, co? O, kolejne wsparcie, Klaudia. Iwi ci pomoże. Iwi lubi. Kopcie! Kopcie! No nie wiem, kurde, wykopałem pół boksa już. Jakbyś był górnikiem, to by cię zwolnili. Wykopałam jakieś pieniądze. Szano wykopała. 50 groszy stare jakieś. Dziedzieka znalazła takie 50 groszy z 1800 któregoś, a Klaudia znalazła klocka Lego. XD. Co to za 50 groszy? Kolejne 50 groszy. To jest 50 groszy, które zna Farel mi wrzucił. Aha. Płacisz mi? Żebym tu była? Tak. 50 groszy? Mhm. Jesteś warta tyle. Tak. Mi przekopiesz to miejsce, tak tylko do góry podniesiesz, a ja ci zrobię jutro kanapki. I jakie będzie to śniadanko? Z serkiem. Z szyneczką. Oczywiście, jak zakupisz składniki. I ze szczypiorkiem. Ale muszę kupić składniki? Bo ja nie udostępniam ich. Dogadamy się jutro, znaczy dzisiaj. A w to nie wierzę. Dobra, dobra, dogadamy się jutro, to fake. Klaudia jest królową biznesu, uwielbiam jej deale. Prawie się udało. Ale że Łudy do dna się dokopał? Daj, to tak fest. Saperka oddaje. No niestety, Klaudia. Od nowa wszystko. Wszystko od nowa. A śniadanie miało być takie pyszne. Dżdżajka, jak ci idzie? Śmiesz pytać? Ja ci powiem tak. Przepraszam, czy ja mogę już przestać tym widelcem? Nie, dopóki nie wykopiesz diamenta. Widzicie widzowie, jak oni się na mnie znęcają? Ja patrzę teraz. Dobra aktorka z ciebie, jedziesz, jedziesz. Zobacz, masz cały boks piasku już. Jak ty to robisz? Skąd ty masz tyle tego piasku? Mam pomocnika. Aha. Rogalik, ale że ty jesteś prawie na samym dnie? No stary, no nie wiem, jak można nie znaleźć diamenta, jak przekopałem pół środka? Powiedz mi. To może on jest w rogach? Może nie, bo już rok ten przekopałem i tamten. Mam. Co? Fioletowy, to jest ten dobry, tak? To jest ten mogę. Zły. A to jej nie będę utrudniał, już jej wystarczająco utrudniłem. Okej. Okay. Dalej. Jacob ostatni został. Zielony, nie? Tak. Dobra, to co konspira na Jacoba i przysypujemy mu cały piach? Jasne, pomogę wam. Klaudia, jak jedzie tym widelcem? Ej, miałam diamenta. No to kopcie. Co, dzięki. Rozumiem, że ja go mam. Gdzie? Nie, ty jej przesypałeś. Przepraszam. Ci kurde, zaraz tak przeproszę. Czekaj, koniec no, tego. Ile poszło. Rogal. Nie, Justyna. Rogal. Ja mam tylko jedną dziurę, proszę. Walka przed... Proszę. O nie. Za źle Jacob ci nasypał. O, przepraszam. Robimy tak, nie wykopajesz nic, tak? Jesteś przegrywem. No. Ja ci daję połowę siana, które uzbieram, tylko zamiana boksa, bo piątego muszę znaleźć. Dobra. Patrz, bo o, ty sobie wykopałeś dziurę, a on teraz... A co ty? Chce cię wykorzystać. Nie, dobrze, niech znajdzie już. Też jestem za. Więc teraz też powinien być za. Nie, nie wiem, gdzie on ci to schował. Nie, stary, musisz tam się strącić, no, tu? Tutaj. Dobra, jego boks jest przeklęty, biorę swój. Tak, jednak? Tak, wolę jednego szukać tu niż tam pięciu. Zakopałeś mu tylko dół, stary! Ty Judaszu! Zaraz tam wrócę, zaraz tam wrócę. Co robisz? Pomagam ci, ja już nie mam szans!
Stary, to jest szansa, że tutaj może być gdzieś już, nie? Gdzie, tu? No, bo tu było tyle nowego... JJ, nie daj się im. Dawaj, JJ, zrobimy ich. Nadal mam widelec, nie okłamuję go, nie widelcem. Odwóz łopatkę. Znajdź ten diament, proszę cię. Masz swojego minera? Tak. Ja patrzę, czy nie przesypują czasami diamentu do jego boksa. Justyna, ledwo cię widać. Bo ja już jestem pod ziemią, 500 metrów. Nowa taktyka u dziewczyn, widzę. Sojusz, tak? Tak działają ludzie, jeśli chcą przetrwać. U Jacoba już prawie widać dno. Jaka jest szansa, że podczas całego przerzucania piachu, czy do mnie, czy do dziewczyn, nie przerzuciłeś ani jednego diamenta, bo ty znalazłeś 4, tak? Ale ty już nie udawaj wielkiego matematyka, kurde, z Oxfordu, tylko kop! Z czego? Ja już zobacz, u mnie jest już finito. Co ja mam z tego wykopać? Babkę se zrobić? Przysięgam, że przekopię to któregoś pięknego dnia. Jak nie będzie tam diamenta, to będzie zemsta. Nie przekopiesz. Plus. Stop. Dziewczyny jest 4-4. Jacob ma 4, wy macie po 2. O nie, czarta pułapka jakaś. Mam teraz do was pytanie. Kto z was, jak był mały, marzył być archeologiem i chciał odkrywać dinozaury? Ja nie. Ale od tego to archeolog nie jest od kopania, tylko koparka. Fakty. No ale później musi troszeczkę wykopać, żeby nie uszkodzić, diamenta. Możesz zostać jeszcze władcą tego diamenta, rozumiesz? Masz jeden do znalezienia i wygrywasz. Rudy, skup się, weź się w garść, mordo. Jacob. Jacob, nie ma opcji, żeby tu był diament w tym boksie. Dowaliłeś Klaudii trochę do boksa. A tu jest teraz już dowaliłem. Coś mi się wydaje, że to tutaj jest droga. Dawaj. Gdzie? No tu, myślę. W tamtym rogu? Tu, gdzie kopiesz teraz. Przepraszam bardzo, pani kamerzysto. Żeby tak nie było następnym razem, zgłaszam sprzeciw i domagam się wyjaśnień w tej sprawie, dlaczego pan im pomaga. Widzę, że widelcem dobrze idzie, Klaudia. Świetnie, widelec. Świetna sprawa. To nie tak, że płakałam dopiero, że go mam. Znalazłeś? Mam. Jest! Pokaż, nie był. Wiesz, co jest najlepsze? No. Co? To jest przesypany diament od kogoś, bo to jest biały, a ja już znalazłem 2 białe. I on był tu przesypany na samym dole? W którym miejscu leżał? Sam tam musiał być przesypany. Ktoś mi wcześniej musiał przesypać. Klaudia, dzięki. Super jesteś. Rany wojenne są. Wygraliśmy. Jesteś władcą diamenta, stary. Piona. Piona. Ja pierdzielę. Jak się czujesz, dziewczyny, z tego powodu? Gratulujemy. Fajnie, fajnie. Już wiemy, kto dzisiaj stawia obiad. Dokładnie. Co będziemy jedli za te 500 szefie? Będzie masz 500? To zabieram na obiad, jak jest 500, powiedział. Ja już mam widelec. Co chcecie? Możemy iść na schabowego. Po ponad godzinie kopania władcą diamenta jest Jacob. Piona. Ja byłem z nim w drużynie. Dobra, to tego nie wykopałeś. Ale stary, najważniejsze to jest dobrze kombinować, mówiłem. Tak najważniejsze jest. To jest dobra zabawa. Najważniejsze, że masz piasek na czole. I wszędzie mam przegrali piasek. Zawsze tak mówią, moja droga. Ten piasek 300 zł trafia do Jacoba. Dziewczyny, no niestety wam się nie udało nic zdobyć. Mam nadzieję, wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie apeczki w górę. Dużo zostawcie apeczek w górę, tak. Bo oni są naprawdę zmęczeni. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!